Zapraszamy na przedstawienie poświęcone rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sztandar szkoły wprowadzić. Baczność! Za mną! Marsz! Po latach niewoli rosyjskiej, austriackiej i pruskiej nadszedł dla Polaków upragniony Dzień Niepodległości. Trzy powstania i układy międzynarodowe odmieniły losy Śląska i naszego miasta. Górny Śląsk powracał do macierzy. Jedno z decydujących wydarzeń, drugie powstanie śląskie, miało miejsce dokładnie 100 lat temu. I choć na ostateczny werdykt Międzynarodowej Komisji trzeba było jeszcze czekać 2 lata, dla Ślązaków nadszedł czas wielkiej mobilizacji. W czerwcu 1922 roku wojska polskie wkraczały na Śląsk. Polski generał Stanisław Szeptycki wraz z wojskiem na Tarnogórskim Rynku uczestniczył w uroczystej mszy polowej. Po nabożeństwie odbyła się defilada wojska, która wywołała entuzjazm ludności. Na czele pochodu kroczył oddział powstańców powiatu tarnogórskiego i banderia konna w stroju narodowym. Nie byłoby tego przełomowego momentu, gdyby nie nieugięta postawa Ślązaków, którzy upomnieli się o swoje narodowe prawa. Jednym z ojców niepodległości był Ślązak, Wojciech Korfanty, i to jemu chcielibyśmy poświęcić nasze przedstawienie. Urodziłem się 20 kwietnia 1873 roku w niewielkiej osadzie górniczej pod Katowicami. Był to drugi rok Kulturkampfu. Byłem jednym z 5 dzieci Józefa Korfantego, górnika z kopalni Fany i Karoliny z domu Kleckiej. Rodzina moja mieszkała w małym domku składającym się z kuchni, pokoju i sieni. W domu panował duch Polski. Mówiono u nas po polsku i w tymże języku matka uczyła nas pacierza. Nauczycielem Korfantego w 4-klasowej szkole ludowej w Siemianowicach był rodowity Ślązak, Chrząszcz. Z gruntu poczciwy człowiek sądził, że odda swym uczniom wielką przysługę, jeśli ich wychowa na dobrych Niemców, wiernych poddanych cesarza Wilhelma. O Polakach mówiono zjadliwie i z pogardą. Zasługą mojego uświadomienia narodowego przypisać muszę moim, hakatystycznym profesorom w gimnazjum w Katowicach, którzy z ohydzaniem wszystkiego, co polskie i wszystkiego, co katolickie, wzbudzili we mnie ciekawość do polskiej książki, z której pragnąłem dowiedzieć się, czym jest ten lżony i poniżany naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem. Pokochałem naród mój, przeszłość i dole jego, i poczułem się synem jego. Ja jestem Polakiem z całej mojej duszy i tego uczucia noc we mnie nie skruszy. Żadna ludzka siła, ani też nauka, ani ta obrzydła bismarkowa sztuka. Ja jestem Polakiem, jak mi Pan Bóg miły, z całej mojej myśli, z całej mojej siły. Ja jestem Polakiem tu pomiędzy swymi. Ja jestem Polakiem i między obcymi. Ja jestem Polakiem z krwi, kości i ciała, choćby mi Niemczyzna i zatopić chciała. Witaj, Józefie. Jak się mają sprawy w domu? Słyszałem, że posłałeś młodego Adalberta do gimnazjum. Nie mały wydatek. Nie Adalberta, Wojciecha. Bracie, te razy cię już poprawiają. Ojciech? A cóż to za imię? Pamiętam oficjalny zapis na akcie urodzenia mojego bratanka. A któż to mówi oficjalnie? My tu po ufale, na bliższej rodzinie. A Wojciech to tyle samo co Adalbert, tylko że po naszemu, po śląsku. Aha, nie po śląsku, a po polsku. Ostrzegałem cię, Józefie. Wiesz, jaki stosunek mają nasz kanclerz do kultywowania tych polskich tradycji.
Nie strasz mi Bismarckiem, ani jego szatańskim programem. Kulturka w dobie końca. W dobie końca? Jeszcze zobaczysz, jak się dobiorą do twojego Wojciecha. Decyzją z dnia 15 sierpnia 1895 roku Wojciech Korfanty zostaje relegowany z gimnazjum za uprawianie agitacji na rzecz powstania wielkopolskiego, tajny udział w wycieczkach do Lwowa i Krakowa, za kontakty z działaczami wielkopolskimi oraz za uparte manifestowanie oznak polskości. Szkołę ukończył eksternistycznie. Słuchajcie, kanclerz Rzeszy Niemieckiej powiedział Reichstagu: naszym obowiązkiem jest za wszelką cenę zachować Górny Śląsk jako kraj pruski i niemiecki. Nie ma części naszej monarchii, gdzie zachowanie zwyczajów niemieckich, mowy niemieckiej i pruskiej byłoby tak ważne jak na Górnym Śląsku. Nigdy! Lecz z wyzyskiem pruskim! Od grudnia 1895 do sierpnia 1901 Wojciech Korfanty studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym w Berlinie i we Wrocławiu. Reaktywował też i stanął na czele Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Polityka i sprawa polskiej niepodległości pochłonęła go coraz mocniej. Przystąpił do Ligi Narodowej, współpracując z Romanem Dmowskim. 15 grudnia 1901 roku Korfanty wydaje pierwszy numer pisma Górnoślązak. Za wiarę narodowość brzmiało jego naczelne hasło. Pisze w nim: jesteśmy Polakami, synami jednej, wielkiej ojczyzny, którą całym sercem kochamy i kochanie to nasze czynami stwierdzić pragniemy. Działalność wydawnicza nie uszła uwadze pruskich władz. Korfanty zostaje aresztowany i osądzony za artykuły do Niemców i do moich braci Górnoślązaków. Muszę wstać? Sąd idzie. Czy herr Korfanty rzeczywiście jest wielkopolskim agitatorem? Czytałem polskie książki, kochałem polską sztukę i literaturę oraz przeszłość polską. Właśnie to było zbrodnią w oczach władz państwowych. Czytanie nie może być uważane za agitację. Co pan rozumie przez prawa przyrodzone, których Niemcy pozbawiają robotników polskich? Gwałcono ich prawa, gdyż wydalano ich z pracy, gdyż pozbawiano ich chleba tylko za to, iż przynależą do polskich towarzystw, iż uczestniczą w życiu polskim. Przecież mają do tego najzupełniejsze prawo. Nie należy wyciągać pochopnych wniosków z jednorazowych incydentów. Takie uogólnienia, ostre wnioski mogą wywołać u ludzi antyniemieckie wystąpienia. Verschwörstu, herr Korfanty, to jest niewyobrażalna zbrodnia. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Ja opieram się na prawdzie, na faktach, a za prawdę kary obawiać się nie potrzebuję. Moje słowa nie mogły dotknąć wszystkich Niemców, których wielu szanuję, a jedynie szowinistów, którzy gnębią naród polski. 25 czerwca 1903 roku Wojciech Korfanty został polskim posłem do Reichstagu. Wystąpienie posła Wojciecha Korfantego w Reichstagu w dniu 24 stycznia 1904 roku przeszło do historii. Przysłany zostałem tutaj jako reprezentant polskich robotników. Z Górnego Śląska, o którym rzadko się tutaj mówi. A jeżeli już się o nim mówi, to tylko wówczas, gdy idzie o nowe środki zmierzające do prześladowania polskiej ludności albo o nowe korzyści dla niemieckich warstw wyższych na Górnym Śląsku. Nie ma zakątka w Niemczech, w których deptano by godność w sposób tak niegodziwy, jak właśnie tam. W najgorszy sposób obraża się na każdym kroku moralne i prawne poczucie naszego ludu. Depcze się nogami jego godność ludzką.
pierwsze powstanie upaść musiało. Źle przygotowane, ograniczone do starć, potyczek, izolowanych oddziałów. Zawiedzione w nadziejach swoich na pomoc Warszawy. Utopione zostało w krwi Ślązaków. Drugie powstanie trwało tylko 10 dni. Przerwano walki i zadecydowano, że o przynależności Górnego Śląska zadecyduje plebiscyt. Niestety, rozstrzygnięcia okazały się niekorzystne dla Ślązaków. Wybucha trzecie powstanie, a Korfanty staje na jego czele. Od 20 lat cieszę się waszym poparciem. 20 lat walczę razem z wami za prawa i wolność Górnego Śląska. Jako wasz brat, zawezwany przez walczących, staję na czele powstania. Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by mógł okuć nas ponownie w kajdany. Od tej chwili jesteście żołnierzami. Postępujcie tak, jak honor żołnierski nakazuje. Rodacy! Nie jestem już komisarzem plebiscytowym, ale jestem krwią z krwi, kością z kości waszej, synem biednego ludu górnośląskiego. W latach następnych Korfanty prowadził wytężoną działalność polityczną. Zasiadał w gabinecie Wincentego Witosa, był posłem do Sejmu. Po zamachu majowym, jako nieprzejednany wróg sanacji, był wielokrotnie atakowany przez rząd i jego popleczników. Nadchodziły ciężkie lata. 6 kwietnia 1935 roku Wojciech Korfanty udaje się na emigrację. Po latach emigracji wrócił do kraju, gdzie został ponownie aresztowany. Był już ciężko chory. Wraca. Mówi o Śląsku. Musi tam koniecznie wrócić, żeby zobaczyć, czy jest należycie osłonięty przed wrogiem. 16 sierpnia, po operacji, był już w stanie agonalnym. Przyjął ostatnie namaszczenie. Pragnął, aby przewieziono go do Katowic. Chciał umrzeć na Śląsku. Zmarł 17 sierpnia 1939 roku, o godzinie 4 rano, w 21. rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba. Może to pochylone strzechy chat. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzu. Może buciany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Pakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj
górę, tak pod prąd. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach wzór. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Każe im powracać tu. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce. Do czekania lepszych dni. Sztandar szkoły wyprowadzić. Baczność. W lewo. Zwrot. Na wprost. Marsz.